Paruzja i Sąd Ostateczny Efrem Syryjski na drugie przyjście Chrystusa. Przybądźcie tu wszyscy synowie światła, posłuchajcie błogosławionej i uszczęśliwiającej wypowiedzi naszego Zbawiciela, dla nas wybrzmiewającej. Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie Królestwo Niebieskie. Uważajcie, moi kochani, żeby nikt z was nie został obrabowany z owego błogosławionego dziedzictwa. Zobaczcie, oto czas stoi przed drzwiami. Światłość ze światłości przyszła do nas. I po tym, jak nas oświeciła, powróciła do światłości. Syn Boga stąpił na ziemię i stał się do nas podobny, żeby uczynić nas podobnymi do Niego. Nieśmiertelny przyszedł na ziemię do śmiertelnych, uczynił ich nieśmiertelnymi, po czym wstąpił do Ojca. Wkrótce znów przyjdzie w chwale ojca, aby sądzić żywych i umarłych. On stał się dla nas drogą życia pełnego światła i chwały. Abyśmy za jego pośrednictwem w chwale podążyli do ojca, odwagi, umiłowani. Wstąpmy na drogę ukazaną przez naszego pana, abyśmy z radością osiągnęli jego królestwo! Zabierzmy z sobą prowiant i oliwę w naszych naczyniach, gdyż droga jest dość długa. Przepaszmy nasze biodra czystością i prawdą, i oczekujmy naszego Pana. Zapalmy lampy i czuwajmy ze szlachetną gorliwością, gdyż czekamy na Pana z nieba, aby go przyjąć. Nie zasypiajmy zatem, ażeby nie zagasły nasze lampy. Nagle bowiem podniesie się okrzyk. Zobaczcie, oto oblubieniec. Wyjdźcie naprzeciw niego wszyscy, którzy go kochacie i którzy się przygotowaliście, aby widzieć go w chwale. Wszystkich za nim tęskniących obdarzy bowiem radością w komnacie oblubieńczej, jaśniejącej i wiecznej. Strzeżcie się więc, moi przyjaciele. Uważajcie, żeby gdy zabrzmi okrzyk, nikt z Was nie został znaleziony z wygasłą lampą pozbawioną oliwy. Strzeżcie się, żebyście z powodu brudnej szaty nie zostali potępieni i poddani nieśmiertelnej, wiecznej karze i wyrzuceni w zewnętrzne ciemności, gdzie rozlega się płacz i zgrzytanie zębów. Zabezpieczmy się, moi kochani, gdyż nie wiemy, kiedy pan nasz przyjdzie, albowiem jak złodziej w nocy oraz jak potrzask zaskoczy nas ten straszny dzień, a także na wzór najszybszej błyskawicy spadającej z nieba, dokona się przyjście pana. Zabrzmi trąba, następnie powstaną zmarli. Ziemia się zatrzęsie, począwszy od fundamentów, i niebiosa zachwieją się razem z ich potęgą. Biada mi moi umiłowani! Kogo w tej godzinie nie ogarnie trwoga? Zadrży i przerazi się wszystko, co ma w sobie oddech, serca sprawiedliwych zaś umocni i rozraduje łaska zbawcy, i zostaną oni porwani na obłokach naprzeciw Niego. Natomiast beztroscy i leniwi, podobni do mnie, zostaną na Ziemi ogarnięci drżeniem. Będąc na Ziemi, wyzbądźmy się zatem nieco ciężaru, moi kochani, a z łatwością zostaniemy uniesieni do nieba. Jaką korzyść przyniesie nam ten świat, jeśli uwikłamy się w jego troski? Lub co uzyskamy naszymi wspaniałymi ubraniami, jeśli nie ogień wieczny? Albo czym się skończy komienie się na smakowite potrawy, jeśli nie karą wieczną? Weźcie sobie do serca, moi drodzy, że tam całą wieczność będziemy żałować i przeżywać męczarnie, o ile walczyć nie będziemy tutaj przez czas krótki. Moi umiłowani bracia, dlaczego jesteśmy tacy beztroscy, dlaczego tacy leniwi, dlaczego nie czynimy żadnych przygotowań? Wielki i straszliwy dzień Pański jest już przecież niedaleko. Dlaczego nie porzucamy wszelkiej niepotrzebnej troski i nie pozbywamy się ciężaru ziemskich rzeczy? Czyż nie wiecie, że brama jest wąska i ciasna, i że bogaty przez nią nie przejdzie. Wpuszcza ona jedynie ubogich i takich, którzy z miłości do Chrystusa dobrowolnie zamęczają się umartwieniami, nocnymi czuwaniami i innymi cierpieniami. Którzy się przygotowują na wspaniały widok nieśmiertelnego oblubieńca oraz tych, którzy odziedziczą Królestwo Niebieskie. Zobaczcie, ukochani, brama nas zaprasza. Przyjdźcie do mnie, pospieszcie. Zobaczcie, nasza matka Jeruzalem woła do nas z tęsknotą. Chodźcie, moje z całego serca, umiłowane dzieci, chodźcie do mnie. Niech zostanie uzupełniony wasz poczet i wasze chóry, w których zasiadacie ze świętymi aniołami, i zostaną uczczone w świetle oblubieńczej komnaty pana. Chciałabym was zobaczyć w chwale i pięknie, w radości i weselu. Obyście tęsknili za mną, moje dzieci, jak ja tęsknię za Wami. Nie poszukujcie ziemskich dóbr i nie pozwólcie się męczyć żadnym ziemskim troskom, lecz z całą gorliwością dążcie do królestwa niebieskiego. Zobaczcie bowiem, oblubieniec nadchodzi. Jest już gotów. Aby się objawić na obłokach nieba w chwale błogosławionego Ojca. Każdego z Was wezwie po imieniu i posadzi na uczcie w gronie świętych, w niewysłowionym świetle, w niezmąconym i nieśmiertelnym wiecznym życiu, stosownie do zasług każdego. Tam, gdzie nie ma już więcej ani bólu, ani smutku ani wzdychania ponieważ już to wszystko wiemy proszę was moje dzieci starajmy się starajmy w ciągu tego krótkiego czasu nie zachowujmy się tutaj tak beztrosko żeby wieczny bezowocny żal nie dręczył nas tam, gdzie nie pomogą już ani łzy, ani jęki, gdzie nie będzie możliwości pokuty. Dodatkowo z Waszej gorliwości, moi drodzy, cieszą się również aniołowie i archaniołowie, Wasza ociężałość zaś przynosi radość i zadowolenie jedynie przeciwnikowi. Podejmijcie zatem wysiłek. Moje najdroższe dzieci, proszę Was, dołóżcie starań, żebyśmy na wieki mogli się sobą cieszyć. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, upadam przed Tobą i błagam Cię. Udziel łaski mnie i wszystkim, którzy Cię kochają, abyśmy w chwale i radości, Oglądali Cię w Twoim królestwie, oraz odziedziczyli je razem z tymi, którzy Ciebie pragną i kochają. Moi najdrożsi, jeśli teraz jesteśmy beztroscy, nie będziemy się mogli ostać w tym straszliwym dniu, ponieważ nie znajdziemy usprawiedliwienia grzechów naszych. Za sprawą przyjścia naszego Pana i Zbawiciela została nam odebrana wszelka wymówka, gdyż On podarował nam życie wieczne. Byliśmy wrogami, a Pan się z nami pojednał: byliśmy ziemscy, a dzięki Niemu staliśmy się niebiańscy, byliśmy śmiertelni, a staliśmy się nieśmiertelni, byliśmy dziećmi ciemności. A staliśmy się dziećmi światła. Byliśmy więźniami, a zostaliśmy odnalezieni. Byliśmy niewolnikami grzechu, a zostaliśmy uwolnieni. Byliśmy zagubieni i rozproszeni, lecz zostaliśmy zjednoczeni. Byliśmy chorzy, lecz dostąpiliśmy uzdrowienia. Byliśmy zatraceni. Bez miłosierdzia, lecz na powrót znaleźliśmy miłosierdzie. Byliśmy grzesznikami, a zostaliśmy uratowani. Byliśmy pyłem i prochem, a staliśmy się dziećmi Boga. Byliśmy nadzy, a otrzymaliśmy nowe szaty i staliśmy się współdziedzicami Syna Bożego. Spójrzcie! Wszystkich tych łask udzielił nam nasz Pan, gdy przyszedł na świat i dla nas stał się człowiekiem. Czym możemy mu się odpłacić za to wszystko, moi umiłowani? Jemu, który za nas został opluty, ubiczowany, spoliczkowany, ukrzyżowany i wyszydzony przez występnych i bezbożnych grzeszników i wręcz nie jak my biedni i grzeszni możemy się za to wszystko odwdzięczyć naszemu panu biada nam jeśli jesteśmy bez troscy gdyż zupełnie nie będziemy się mogli przed nim obronić odwagi więc moi drodzy odrzućmy precz od siebie nasze troski i wszelkie zmartwienia tego próżnego i przemijalnego życia, i z wielką starannością i gorliwością służmy jedynie naszemu panu i władcy. Zastanówcie się tylko. Jego dzień jest rzeczywiście blisko, i Jego obecność prawdziwie wkrótce nas zaskoczy. Powstańmy więc, moi przyjaciele. Przygotujmy się, czuwajmy i oczekujmy naszego pana, nieśmiertelnego oblubieńca. Spójrzcie, on się objawia. Otwórzcie oczy, on już jest. Wkrótce przeminie noc, zbudzi się dzień. Synowie światłości, pospieszcie do światła, wyjdźcie ku niemu z radością. Wyjdźcie na spotkanie światłości naszego Pana. Pokażcie Mu wasze cnoty. Ofiarujcie Mu swe surowe życie, wasze łzy i wszelkie uciski, które znosicie z tęsknoty za Nim i z miłości do Niego. Nie bądźcie zatem ociężali i obojętni, lecz wytrwajcie jeszcze trochę i niech nikt z Was za siebie się nie ogląda. Niech każdy skieruje swoje oczy. Na niebiańskie piękno, na rozkosz nieśmiertelnego oblubieńca, w którym nasza dusza doznaje nasycenia płynącego z kontemplacji Jego chwały, Jego blasku i piękna. Wstrzemięźliwy zatem niech nie traci odwagi, ponieważ oczekuje na Niego uczta Królestwa Niebieskiego. Ten, kto pragnie, niech wytrwa. Ponieważ rozkosz raju jest już dla niego przygotowana, niech otuchy nabierze ten, kto czuwa, i śpiewa psalmy, i modli się, i płacze, ponieważ szczęśliwość oblubieńczej komnaty go pocieszy. Jako, że wiemy już to wszystko, wyrzeknijmy się wszelkiego majątku na ziemi, moi kochani bracia! Wówczas każdy z nas w owym dniu będzie mógł pokazać cnoty, które tutaj zdobył, lub wykonane prace, poniesione wyrzeczenia, a także opowiedzieć, ile nocnych czuwań przeżył. Jak to moi bracia? Gdy męczennicy pokażą rany zadanych im tortur oraz męczarni, i gdy asceci ujawnią swój surowy sposób życia i ubóstwo i łzy, czym wówczas pochwalą się leniwi i ociężali i ci, którzy swe życie stracili w sposób niepożyteczny? Zaprawdę, biada im z powodu ich ociężałości i lenistwa, biada im z powodu pogardy, którą okazali zbawieniu duszy i nauce Jezusa. Odwagi więc, moi przyjaciele. Powstańmy, weźmy na siebie wszelkie możliwe trudy, pójdźmy i padnijmy przed Nim na twarz, żałujmy i płaczmy w Jego obecności dniem i nocą, pokładając śmiałą nadzieję w swych modlitwach i śpiewie psalmów, ażeby On udzielił naszym duszom światła rozpoznania knowań naszego wroga, złego nieprzyjaciela. Ten bowiem rzuca na naszą drogę wszelkiego rodzaju sprośne, ochydne i szkodliwe rzeczy, bogactwo i rozrywki tego świata, żądze cielesne, wyobrażenia o długim życiu tutaj, lęk przed surowymi ćwiczeniami, ociężałość na modlitwie, senność i powolność w trakcie śpiewania psalmu. Im usilniejsze są jednak jego starania. Tym, niestety, stajemy się na nie bardziej podatni. Im więcej zasadzek zastawia na nas, tym lekko myślniej to wszystko lekceważymy. I to ze świadomością, że nasze dni tak szybko przemijają, że czas pospiesznie się zbliża i Pan chwały przyjdzie w blasku piękna i w strasznej potędze swego królestwa, aby każdemu odpłacić. Według jego czynów. Bardzo się obawiam, moi umiłowani, aby nie spełniło się na nas to, co zapowiedział Pan. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i wezmą udział w uczcie razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Wy natomiast Zostaniecie wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Proszę cię zatem usilnie, prawdziwe światło, Chrystusie, synu błogosławionego Ojca, obrazie Jego mądrości, który zasiadasz po prawicy Jego majestatu, niepojęty synu Boga. Niezgłębiony Chrystusie, chwało i radości wszystkich, którzy tęsknią za Tobą i Ciebie kochają, rozkoszy i słodyczy tych, co Ciebie oczekują. Moje życie, Chrystusie, mnie grzesznikowi, udziel zbawienia w swoim królestwie. Panie. Moje światło. Najemnik słusznie może mieć nadzieję, że po pracy otrzyma zapłatę. Biadam jednak. Wprawdzie mój język starał się chwalić ciechym nami, zbawicielu, lecz moje czyny nie odpłacaj mi według nich. Nie bądź na mnie zagniewany. Jak na to zasługują czyny ludzkie? Raczej zbaw mnie jedynie ze swojej łaski i zmiłuj się nade mną z powodu swego miłosierdzia. Ty jesteś bowiem godzien czci wraz z Twoim czcigodnym ojcem i Twoim świętym. I ożywiającym duchem, obrońcą i pocieszycielem, teraz i po wszystkie wieki. Amen.